Dzień dobry. Naprawianie starych komputerów i pisanie ich emulatorów to tylko dwa z wielu sposobów na zachowanie historii informatyki. Dwa zdecydowanie mi najbliższe. Ale żeby te czy to naprawione, czy emulowane komputery mogły wciąż żyć swoim dawnym życiem, potrzeba jeszcze jednego elementu. Oprogramowania. A je trzeba najpierw odczytać ze starych, nieco już egzotycznych nośników, które nierzadko są już dziś u kresu swoich dni. O tym, a przy okazji o sprzęcie, którego użyję, będzie dzisiejszy odcinek. Do odczytania i zarchiwizowania mam kilkanaście dyskietek. Jeśli pomyśleliście, że to dyskietki 5,1/4 cala, to jesteście w pełni usprawiedliwieni. Bez skali można łatwo się pomylić, ale ten nośnik jest znacznie większy, bo 8-calowy. Dyskietki 5,25 cala, zwane czasami dużymi, wyglądają przy nim jak zabawkowe modele. A dyskietka 3,5-calowa, tak na marginesie, wygląda już w ogóle jak jakiś nośnik z przyszłości. Poza rozmiarem, budową nie różnią się od swojego następcy niemal w ogóle. Oba to giętki poliestrowy nośnik, zamknięty w również giętkiej kopercie z polichlorku winylu. Mają takie samo okienko umożliwiające dostęp głowicy, takie same wycięcia zmniejszające naprężenie powstające przy zginaniu nośnika i podobny otwór indeksowy, pozwalający odnaleźć początek ścieżki, tyle że zlokalizowany w nieco innym miejscu. Inny jest natomiast format nośnika. Te dyskietki używają formatu wprowadzonego przez IBM na początku lat 70. Są jednostronne, a ich powierzchnia podzielona jest na 77 ścieżek po 26 sektorów każda, przy czym do standardowego użytku przeznaczone są tylko ścieżki od 1 do 73. Przy 128 bajtach na sektor daje to łączną pojemność około 240 kB. Nieco później wprowadzona została dwukrotnie pojemniejsza, dwustronna wersja nośnika, ale te używane z Merą 400 są zazwyczaj jednostronne. Ponieważ te konkretne dyskietki większość swojego życia spędziły w zakurzonej, wilgotnej piwnicy, to zacząć muszę od ich wyczyszczenia. Na oko nośnik nie wygląda źle, ale z doświadczenia już wiem, że to tylko pozory. Do czyszczenia używam lekko zwilżonej ściereczki z mikrofibry, wycierając w poprzek ścieżek jednocześnie obie strony nośnika. Różnicę widać od razu i uwierzcie mi, głowica widzi ją jeszcze wyraźniej. Ten prosty zabieg potrafi zdziałać cuda i umożliwi później odczyt wielu upartych sektorów. Takie czyszczenie dyskietki po kawałeczku przez okienko to żmudny proces, ale daje pewność, że nie wyrządzę przez przypadek żadnej szkody, a przy okazji pozwala też ocenić stan nośnika. Na koniec pozostaje przetrzeć zewnętrzną powierzchnię dyskietki, wytrzepać śmieci z papierowej koperty i można zająć się kolejną sztuką. Nie będę Was zmuszał do patrzenia, jak czyszczę każdą z nich, ale pokażę kilka co ciekawszych problemów, które napotkałem czyszcząc nośniki, te bądź inne, którymi zajmowałem się w przeszłości. Kiedy dyskietki leżą długi czas ściśnięte, na przykład pod stertą książek, zwłaszcza w wilgotnych warunkach, na powierzchni można często zauważyć wzorek będący odciskiem materiału wyścielającego jej wnętrze. Wygląda to na pierwszy rzut oka nieciekawie, ale zazwyczaj taki odcisk czyści się nie pozostawiając żadnych śladów. Groźniej wygląda natomiast inny ekstremalny przypadek takiego przechowywania w wilgotnym ścisku. Nośnik potrafi przykleić się do wnętrza koperty na dobre, tak że nie da się go w ogóle obrócić. Nie pozostaje wtedy nic innego jak powoli i bardzo, bardzo delikatnie go oderwać. Spotkałem się już z kilkoma takimi przypadkami i ta metoda zawsze okazywała się skuteczna, a nośnik udawało się odczytać. Alternatywnie można rozciąć kopertę na brzegach i wtedy odkleić nośnik, ale tej metody jeszcze w takim przypadku nie musiałem stosować. Użyłem jej natomiast kiedyś do wyciągnięcia nośnika z koperty, którą ktoś najwyraźniej złożył w pół. Świetny pomysł swoją drogą. Nośnik co prawda wyciągnąłem, ale wciąż jeszcze szukam skutecznej metody na jego wyprostowanie. Takie wyciąganie nośnika będzie również konieczne w kilku innych patologicznych przypadkach, które wciąż czekają na swoją kolej. Koperty dyskietek Abraxas na przykład mają wyraźną tendencję do wyginania się. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że ich brzegi są klejone, a nie zgrzewane jak w przypadku innych producentów. Ten klej z czasem powoduje skurczenie materiału po stronie, na której został nałożony i w efekcie wygięcie koperty. Często zdarza się, że nośnik jest dramatycznie, wydawałoby się, wytarty przez mechanizm głowicy, ale niech Was to nie zmyli. 8-calowe dyskietki to naprawdę twardzi zawodnicy, którzy łatwo się nie poddają i nawet takie przypadki udaje się odczytać. W jednej z kopert z tej partii dyskietek znalazł się artefakt. Certyfikat zgodności z normą dla dysków elastycznych, wydany w roku 86. Dołączany był do każdego pudełka dyskietek produkcji bułgarskiego Izotu. Po wyczyszczeniu dyskietki są gotowe do odczytu, ale zanim do niego przejdę, opowiem trochę o urządzeniu, za pomocą którego będę je odczytywał.
spodziewacie się pewnie po prostu stacji dyskietek, ale producent urządzenia, krakowska fabryka aparatów pomiarowych Merak FAB, nalega, żeby nazywać je nieco bardziej dostojnie, pamięcią SP45DE. I ma ku temu niezły powód. Stacje dyskietek zazwyczaj nie mają kółek. A tutaj przydają się bardzo przy transportowaniu tego 75-kilogramowego kolosa. SP45DE to znacznie więcej niż tylko napęd 8-calowych dyskietek. Ta sporych rozmiarów szafka, oprócz aż 4 kieszeni na dyskietki, została również wyposażona we własny, dedykowany komputer pokładowy. Akcelerator I.O. można by dziś powiedzieć, ale o nim za chwilę. Szafka ma wysokość 70 cm, co razem z gustownym blatem w drewnopodobnej okleinie zdradza, że pomyślana była do ustawienia obok biurka, jako jego przedłużenie. W górnej części mamy dwie jednostki PLX45D, z których każda obsługuje dwie kieszenie 8-calowych dyskietek. Napędy te produkowane były na licencji francuskiej firmy Logabax, która niemal identycznych urządzeń własnej produkcji używała jako pamięci masowej dla swoich mikrokomputerów LX1030 oraz LX2500. U nas, w bardzo podobnym zastosowaniu, licencjonowany napęd produkcji Merak FAB podłączany był m.in. do komputera MK45. Pojedyncza jednostka PLX45D waży aż 11 kg i kryje parę konstrukcyjnych ciekawostek. Pierwszą z nich jest to, że choć napęd ma dwie kieszenie, to nie mogą one pracować niezależnie. Obie dyskietki napędzane są bowiem wspólnie jednym silnikiem synchronicznym. Mało tego, głowice obu dyskietek mają również wspólny napęd. Jeden silnik krokowy umieszczony z przodu napędu, widoczny po otwarciu drzwiczek. Co ciekawe, oba silniki są z Ameryki. Ta architektura rzutuje na konstrukcję napędu. Po środku mamy główną ramę utrzymującą napęd pozycjonera głowic, a po bokach dwie głowice i kieszenie dyskietek. Konstrukcja mechanizmu głowic jest dla obu napędów taka sama. To niebieskie z tyłu to właściwa głowica odczytująco-zapisująca. Tuż przed nią mamy dociskacz, który w momencie dostępu do danych dociska od drugiej strony nośnik do głowicy. A poniżej jeszcze nakładkę dociskową, która dodatkowo zapewnia proste prowadzenie powierzchni nośnika. Oba te elementy kontrolowane są za pomocą jednego elektromagnesu. Zauważcie, że głowica jest tylko po jednej stronie nośnika, a więc żeby odczytać drugą stronę dwustronnej dyskietki, trzeba ją wyjąć i włożyć odwrotnie. Po przeciwnej stronie osi dyskietki mamy zestaw czujników optycznych, które zaglądają dyskietce w otworek indeksowy i mają kilka zadań. Po pierwsze, monitorowana jest w ten sposób prędkość obrotowa dysku. Po drugie, otworek pozwala zlokalizować pierwszy sektor na ścieżce. I wreszcie po trzecie, ponieważ otworek jest nieco przesunięty względem osi symetrii dyskietki, to jego pozycja pozwala stwierdzić, która jej strona jest aktualnie odczytywana bądź zapisywana. Taki napęd można podłączyć do komputera bezpośrednio, jak na zdjęciach, które pokazywałem Wam chwilę temu. Ale ma to istotne wady. W takiej konfiguracji komputer musi zająć się bardzo złożonymi, niskopoziomowymi operacjami związanymi z pozycjonowaniem głowicy, wyszukiwaniem sektorów na ścieżce, liczeniem sum kontrolnych itd. To nie tylko zajmuje niemal cały czas procesora, ale wymaga również zarezerwowania pamięci na niezbędne procedury obsługi takiego skomplikowanego wejścia-wyjścia. Dlatego w pamięci SP45DE, tuż poniżej napędów, mamy sporą przestrzeń, która pod odchylaną klapą skrywa blok sterowania. Coś, co z urządzenia czyni więcej niż tylko napęd dyskietek. Znajdziemy tam 5 pakietów, wymiarami nieco podobnych do tych używanych w Merze 400, a także zasilacz, dostarczający wszystkich niezbędnych napięć dla całego urządzenia. Patrząc od dołu, mamy tutaj kolejne pakiety opisane jako ROM, RAM, CPU oraz I.O. Z samych tych oznaczeń widać, że mamy do czynienia z niczym innym jak dedykowanym, pełnoprawnym komputerem z własnym procesorem i pamięcią. Komputer ten za pomocą dwóch kolejnych pakietów, selektorów, opisanych jako SP45 Cell, komunikuje się z napędami dyskietek i bierze na siebie całą pracę związaną z ich niskopoziomową obsługą. A to, z punktu widzenia komputera, do którego pamięć dyskowa jest podłączona, upraszcza dostęp do danych na dyskietce do absolutnego minimum. Dlatego pozwoliłem sobie wcześniej nazwać tę część pamięci akceleratorem I.O., bo jest to de facto bardzo specyficzny koprocesor. W dokumentacji pamięci znajdziemy nawet opis instrukcji tego procesora oraz listing programu zapisanego w pamięci ROM, czyli firmware'u, który wykonuje wszystkie operacje potrzebne przy obsłudze nośnika. A co najlepsze, ten blok sterowania nie używa jakiegoś tam procesora ogólnego przeznaczenia. Nie, nie, to nie te czasy. Ten procesor został zaprojektowany i zbudowany z myślą o tym jednym konkretnym zastosowaniu. Ułatwieniu pracy z 8-calowym nośnikiem danych. Mają rozmach, skurczyny.
Dostęp do złącz bloku sterowania możliwy jest po zdjęciu tylnej maskownicy, która skrywa plątaninę kabli łączących poszczególne elementy. Na samym dole mamy wspomniany blok sterowania, który po odłączeniu można wysunąć z szafki i obrócić, żeby przyjrzeć się bliżej temu, co kryje z tyłu. Zasilacz dostarcza czterech napięć. 48 V dla silnika krokowego, wyprowadzone na złączu DB9, 5 V dla elementów cyfrowych oraz plus i minus 12 V dla toru analogowego. Na samym dole mamy bezpieczniki, gniazdo zasilania z sieci i złącze uziemienia. Złącza selektor 1 i selektor 2 służą do podłączenia dwóch bloków napędów, a input-output łączy blok sterowania z Meron 400. Jak zwykle w przypadku takich starych urządzeń najbardziej spektakularnym elementem jest chyba zasilacz. Ogromny transformator zawsze budzi respekt, o którym współczesne impulsowe zasilacze mogą tylko pomarzyć. Pakiety, podobnie jak w modułach Meron 400, łączą się na platerze systemu, skąd sygnały poprowadzone są dalej do złącz z tyłu bloku sterowania. Musicie przyznać, że jak na stacji dyskietek, to dzieje się tutaj sporo. Pamięć SP45DE podłączana jest do Meron 400 za pomocą aż dwóch pakietów instalowanych w kanale znakowym. Może się to wydawać dziwne, bo przecież mamy do czynienia z urządzeniem blokowym, a nie znakowym, ale w tym szaleństwie jest metoda. Tak jest co prawda nieco mniej wydajnie, ale za to taniej, prościej i wygodniej. Zarówno dla programisty, jak i dla użytkownika. SP45DE wpina się do złącz krawędziowych na obu pakietach za pomocą kabla, który zwykłem pieszczotliwie nazwać jelitem. Ten 79-żyłowy gigant swoim rozmiarem doskonale uzupełnia cały zestaw. Nośniki wyczyszczone, o sprzęcie opowiedziałem, więc mogę przejść do odczytu danych. Jego celem jest zrobienie bajtowego obrazu każdej z dyskietek. Po pierwsze w celach archiwalnych, a po drugie, żebym mógł ich użyć w emulatorze Meron 400. Z jednej strony mamy więc peceta, na którym każdy taki obraz ma wylądować, a z drugiej Meron 400 z podłączoną stacją dysków, która będzie czytała obrazowane dyskietki. Jedyne połączenie między tymi dwoma komputerami, jakim dysponuję, to szeregowa linia 9600 bodów. Musiałem więc napisać dwa nieduże programy działające po obu stronach tego połączenia. Program działający na PC-cie zawiaduje całą operacją, wysyłając do Meron 400 polecenia odczytu kolejnych sektorów. Po drugiej stronie działa kolejny program, który odbiera te polecenia, steruje odpowiednio stacją dysków, czyta dane, liczy dla nich sumę kontrolną, która pozwoli uniknąć przekłamań podczas transmisji i odsyła odczytane sektory. W przypadku błędów odczytu, druga strona informowana jest o ich rodzaju. W praktyce działa to następująco. Najpierw do pamięci Meron 400 muszę załadować program obsługujący stację dysków. Ładuję go binarnie z PC-ta, używając tego samego połączenia szeregowego, którym później będę przesyłał dane. Załadowany program po uruchomieniu zatrzymuje się, oczekując na polecenia. Wysunę moduł napędu, który będzie czytał dyskietkę, żebyście mogli zobaczyć go w akcji i wsadzę pierwszą z dyskietek. Teraz mogę już uruchomić drugi program, ten, który będzie zarządzał całą operacją odczytu. Akcja zaczyna się od serii błędnych sektorów na ścieżce zerowej. To normalne, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, użyteczna powierzchnia dyskietki zaczyna się dopiero od ścieżki pierwszej. Na ścieżce zerowej zazwyczaj sformatowanych jest tylko kilka pierwszych sektorów, ale zdarza się też, że ta ścieżka sformatowana jest cała i zapisana jest tam jakaś informacja. Dlatego próbuję ją mimo wszystko zawsze odczytać. Po problematycznej ścieżce zerowej odczyt dalej idzie gładko. Zdarzają się pojedyncze, błędnie odczytane sektory, ale nimi zajmę się później, powtarzając kilkukrotnie próbę odczytu. Prawdziwe problemy zaczynają się od ścieżki 55. Wygląda to podejrzanie, bo oprócz błędów CRC, oznaczonych przez program literą C, pojawiają się też sektory, których stacja dysków nie potrafiła w ogóle odnaleźć, oznaczone literą N. A ponieważ błędy pojawiają się na całym obwodzie ścieżki, to podejrzewam, że głowica uległa zabrudzeniu. Co trochę mnie zaskoczyło, bo zacząłem od czyszczenia nośników właśnie po to, żeby takiej sytuacji uniknąć. Później już podczas montażu odcinka przyjrzałem się tej dyskietce bliżej i wyszło na to, że jej akurat zapomniałem wyczyścić. Słowo honoru, to nie było zaplanowane. Musiała wylądować na złej kupce podczas zamieszania związanego z kręceniem materiału.
tak czy inaczej nie pozostaje nic innego jak przerwać odczyt i wyczyścić głowicę. Tak na marginesie, producent napędu zaleca czyszczenie głowicy codziennie przed rozpoczęciem pracy, co oczywiście grzecznie uczyniłem przed pierwszą dyskietką. Po ponowieniu odczytu od ścieżki, na której pojawił się pierwszy błąd, wszystkie sektory tym razem czytają się poprawnie. Oczywiście do czasu, kiedy głowica nie zbierze znów wystarczającej ilości brudu i problemy się nie powtórzą. Ale z tym wiemy już, jak sobie poradzić. Cały proces jest, jak widzicie, dość czasochłonny. Niektóre dyskietki wymagają dodatkowego, bardziej zlokalizowanego czyszczenia nośnika i kilkunastu prób odczytu, zanim się poddadzą. Ale w zdecydowanej większości przypadków w końcu się to udaje. Ośmiocalowe dyskietki ze względu na duży fizyczny rozmiar i niewielką gęstość zapisu są zaskakująco trwałym nośnikiem. Tym razem z 17 dyskietek dwie miały po kilkanaście sektorów, których nie udało się odczytać, a których część zawierała istotne dane. 6 dyskietek miało pojedyncze uszkodzone sektory, ale poza zapisanym obszarem, więc ich obrazy są w pełni sprawne, a 9 dyskietek odczytało się w 100%. Jeśli o ich zawartość natomiast chodzi, to 3 dyskietki są puste, 2 zawierają testy procesora i pamięci, te, których używam przy naprawianiu pakietów. Na 4 zapisane są różne programy do kopiowania dyskietek, będące zazwyczaj częścią jakiegoś większego zestawu oprogramowania. Na 2 znalazł się system operacyjny STM3, który jest specjalizowanym systemem do testowania zestawu MERA400. O nim na pewno opowiem kiedyś dokładniej. Na 3 dyskietkach są różne części imitatora kierowania samolotami, dość specjalizowanego oprogramowania używanego w szkoleniu nawigatorów naprowadzania. O nim też muszę Wam kiedyś więcej opowiedzieć. 2 dyskietki są z zupełnie innej beczki, bo zawierają oprogramowanie dla komputera PDP-11, a 1 dyskietka zawiera nie do końca zidentyfikowaną jeszcze część systemu obliczeń nawigatorskich, działającego najprawdopodobniej pod kontrolą systemu operacyjnego SOM5. Z oprogramowaniem dla komputerów sprzed 40-50 lat jest ciężka sprawa. Po pierwsze, o nośniki dziś trudno, bo to pierwsza rzecz, która ląduje na śmietniku. Po drugie, nawet jeśli się jakieś zachowają, to są już długo po swoim terminie przydatności do spożycia, a to, jak były przechowywane, zazwyczaj im tym bardziej nie pomaga. A to wszystko powoduje, że po trzecie, z ich odczytaniem jest coraz więcej problemów. Czy to dyskietki, czy dyski, taśmy magnetyczne, czy kości EEPROM, wszystkie zbliżają się powoli do granicy, za którą po zapisanych danych pozostaje już tylko wspomnienie. Dlatego efekty dzisiejszej cyfrowej archeologii cieszą mnie ogromnie. Mam nadzieję, że trafią się jeszcze znaleziska, o których będę Wam mógł opowiedzieć. A tymczasem, do zobaczenia.